tego rodzaju wsparcie, bo o wsparciu chcę powiedzieć, jest dla nas bardzo ważne. No, nie jest nam łatwo. Fundacja utrzymuje się z środków ze zbiórek publicznych. W tej chwili nie jesteśmy w stanie organizować tego rodzaju zbiórek ze względu na panującą sytuację w kraju. No, środki ochrony osobistej są niezbędne, więc w zespole mamy lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, pracownika socjalnego, mamy psychologa i każda osoba z zespołu dojeżdża do pacjenta i musi te środki ochrony osobistej posiadać, więc to są naprawdę niemałe pieniądze, jakie przeznaczamy na zakup fartuchów, na zakup masek, na zakup rękawic. Pod opieką mamy 23 pacjentów i teraz jeżeli pielęgniarka jedzie do pacjenta dwa razy w tygodniu, no to musi mieć dwa razy w tygodniu ubrany sprzęt pełen, tak? Do jednego pacjenta. Podobnie lekarz. Lekarz odbywa wizyty dwa razy w miesiącu, ale jest różna konieczność. Jeżeli stan pacjenta się pogarsza, również częściej jeździ fizjoterapeuta raz w tygodniu. Pani psycholog w tej chwili świadczy teleporady, bo taką mamy możliwość, żeby nie narażać i personelu, i dzieci, i rodziców. Więc no, żeby obrazowo, no średnio no 23 razy trzeba się ubrać w tygodniu. Razy dwa. Mówimy o wizytach pielęgniarskich.